Cześć, witajcie z tej strony Grid. Od jakiegoś czasu mamy tutaj na kanale serię gierek z Game Passa. Gierek, które możemy pobrać sobie teoretycznie za darmo, jeżeli opłacamy już ten nieszczęsny abonament. I ostatnio poleciliście mi Immortals of Aveu. Powiem wam, no przejrzałem troszeczkę tą gierkę i faktycznie dość mocno mnie zainteresowała. I dzisiaj chciałem ją wam pokazać. Jest tylko jeden problem, słuchajcie. Ponieważ nie potrzebujemy do niej tylko i wyłącznie Game Passa, ale także konto EA Play, które ja mam zablokowane, którego ja nie posiadam. Usunąłem je. I no niestety, mimo swoich najlepszych chęci, nie będę w stanie tego pokazać. Więc dzisiaj zabierzemy się za Lies of P. Wiecie co, nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby właśnie od tego tytułu rozpoczynać przygodę z Soulsami, ponieważ grałem kiedyś w Dark Souls 1, ale to naprawdę było wieki temu, nawet nie przeszedłem, nie wiem, czy do połowy gry doszedłem. Było to jakieś tam pykanie chyba u kumpla na kompie, więc rozumiecie, że no nie szło się w ten świat zbytnio wciągnąć. Teraz sobie wybierzemy Lies of P, ponieważ jest to tytuł dość mocno zachwalany. Tytuł drogi, ponieważ prawie 300 kosztuje. 275 zł, jak widzicie. Ale z Game Passem możemy go sobie przetestować spokojnie za darmo, więc zobaczymy, czy ten zakup faktycznie się opłaca. No a teraz przejdźmy do gry. Can you hear me? Geppetto's puppet, we need your help. No i słuchajcie, zacznijmy sobie może od strony graficznej, jak to wygląda. Pomimo, że ja mam tylko 3060, to powiem wam, że to wszystko naprawdę śmiga w miarę dobrze i nigdzie jeszcze nie miałem przycięcia czy jakiegoś zamulenia. Dodatkowo wszystkie tekstury tutaj, tekstury drewna, plakaty, tekstura tej koszuli, którą Pi ma na sobie, to wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest to naprawdę dobrze zoptymalizowany tytuł, skoro śmiga z takimi detalami tutaj u mnie na karcie. Pod względem dźwięku też nie ma kompletnie się do czego przyczepić. Samo udźwiękowienie gry jest naprawdę dobre. Same te ambienty w tle, które są, dodają naprawdę fajnego klimatu. Let's get you out of there. Find something that might help. Jeśli chodzi o mechaniki, no nie jestem w stanie dużo powiedzieć, ponieważ dopiero zaczynam. No ale kilka podstawowych rzeczy udało mi się już dojrzeć. Po pierwsze, na samym starcie musimy wybrać mniej teoretyczny build, którego będziemy używać. Czyli mamy styl od lewej zrównoważony, szybki albo silny. Wiadomo, wpływa to na szybkość naszych ataków, ich siłę. Też wydaje mi się, że prędkość naszego poruszania się, przynajmniej w sensie poruszania się podczas walki. Ponieważ zauważyłem, że każda broń, jakiej używamy, ma jakby na koniec ataku taki, nie wiem jak to nazwać, freeze chyba. Jeżeli wyprowadzimy atak, jest ten
ułamek sekundy, który jakby nas frizuje, kiedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wydaje mi się, że przy ciężkim buildzie, jak wybrałem, ten freeze był dużo dłuższy. Freeze, martwe klatki, no nie wiem jak to nazwać. Drugą sprawą jest tutaj kwestia namierzania wrogów. Znacznie łatwiej walczy się, kiedy ten wróg jest namierzony, ponieważ z automatu wiadomo, że nasze ciosy są odpowiednio ukierunkowane na przeciwnika. Dodatkowo zauważyłem, że gdy przeciwnika mamy namierzonego, nasza postać wykonuje dasha. Kiedy tych przeciwników nie mamy namierzonych, pod tym samym przyciskiem jest roll. I roll chyba jest ciut więcej ma klatek, kiedy jesteśmy nietykalni, ale mimo wszystko jest on bardzo krótki, więc dash, pomimo że ma mniejsze okno, to jest znacznie szybszy i chyba praktyczniejszy, jeśli chodzi przynajmniej o użycie go w walce. Tak samo tutaj, no, jak już wspominałem, nie jestem soulsowy, więc moja wiedza jest tutaj bardzo znikoma, ale wydaje mi się, że atak, który nie dosięgnie celu, kończy się jakby dłuższym tym cooldownem, kiedy możemy coś zrobić. Ale mówię, jest to tylko moje subiektywne odczucie i być może się mylę. No jeszcze też nie grałem na tyle dużo, żeby być w stanie tutaj w 100% to potwierdzić. Mamy też możliwość tutaj oczywiście blokowania, użycia perfekcyjnego bloku, jeżeli zrobimy to w odpowiednim momencie. Czyli no typowo solsowe mechaniki. Jeśli chodzi o parowanie, no to jestem raczej tutaj osobą, która rzadko z tego korzysta i będę musiał się mocno przestawić, jeśli o to chodzi, ponieważ mam wrażenie, że tutaj dość istotna jest to mechanika, która pozwala zadać dużego damage'a, a ja po prostu to pomijam, nie? Tutaj właśnie będziecie mieli okazję zobaczyć to, o czym mówiłem odnośnie rola Adasha. Jak wbiegnę do góry w pobliżu tego przeciwnika, w tej chwili on strzela, ja wykonuję rola, bez problemu przechodzę. Tu zrobiłem błąd, go namierzyłem. Zrobiłem dasha przed strzałem, co po prostu zbyt szybko zakończyła się animacja i te obrażenia dostałem. Ewidentnie moja wina, mój brak umiejętności. Czy tak jak na początku zadałem pytanie, czy to dobry pomysł, żeby zaczynać przygodę z Souls-like'ami od Lies of P? Wiecie co? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, i to z tego powodu, że próg wejścia chyba nie jest jakoś bardzo, przynajmniej przesadnie wysoki. Nie jest to łatwa gra dla casuala jak ja, ale jest do ogarnięcia. Tutaj się bawiłem trochę lustrem, co ciekawe jakieś tam odbicie jest, no jest one bardzo znikome, no ale mimo wszystko jest, nie? Do tego sama historia Lies of P, jej umiejscowienie takiej trochę steampunkowej jakby tonacji
sprawiło, że jest dość wyjątkowy ten klimat. To nie jest jakieś fantazy takie typowe, tylko coś, co znamy tak naprawdę od dziecka, nie? No, ilu z nas nie słyszało o Geppetto, nie? Na przykład. Także myślę, że same tło historii idealnie się wstrzelili tutaj. To do samej walki powinno, jakby nie patrzeć, ta walka tutaj jest najważniejsza. Walką ta gra stoi. Jest ona dynamiczna, jest ona bardzo przyjemna, jeżeli można to tak nazwać. Choć nieraz bluzgałem i kurzałem się, to naprawdę no, były to błędy moje własne, nie błędy gry. Pierwszym poważniejszym przeciwnikiem jest tutaj no, policjant chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, taki strój ma ten animatronik. czy kukła, tak? No tutaj chyba kukły. Z kukłami są nazywane te pseudoroboty. I powiem wam, tutaj oglądacie tak naprawdę moje pierwsze podejście do tej gry. Gdyby nie to, że popełniłem tak kolosalną ilość błędów w tej walce, ogarnąłbym go za pierwszym razem, nie? Po prostu no, muszę się nauczyć innego, bardziej soulsowego podejścia do sprawy, a nie hack and slashowego chyba. Zobaczcie, że praktycznie w ogóle nie korzystam z parowania, co no, jest tutaj ewidentnym błędem. Później pod koniec przedobrzyłem, kiedy tam zabrakło mi chyba jednego ciosu, żeby go położyć. Po prostu wyszedł mój brak cierpliwości i zakończyło się, jak się zakończyło. W każdym razie uważam, że jest dość uczciwa walka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na bossach, kiedy faktycznie te starcia zaczną być wymagające, ponieważ no tutaj ten dworzec teoretycznie możemy traktować jako samouczek. No i właśnie to jest ten moment, kiedy powinienem się wycofać i poczekać z kolejnym atakiem. No ale nic. Oczywiście też mamy mechanikę podnoszenia dusz. Tutaj co prawda noszą one inną nazwę. Ale zasada jest dokładnie taka sama. W skrócie, no, nie pograłem długo. Poświęciłem tej grze może z 2 godzinki. To tak góra. Ale wiecie co? Mam mocne wrażenie, że chyba Lies of P będzie jednym z pierwszych Soulsów, do których usiądę na poważnie i zaryzykuję przejście całości. Na chwilę obecną czy znalazłem minusy? No nie. Mechaniki są sprawiedliwe. Czepnąłbym się może kilku rzeczy, właśnie tego tych martwych klatek na koniec animacji ataku. Ale no, jest to mechanika, która ma też swój sens. Broń wiadomo, że posiada jakąś tam bezwładność i faktycznie nim wyprowadzimy kolejny atak, chwilę to powinno zająć. Graficznie gra jest naprawdę świetna. Tutaj nie mam się czego czepnąć. Dodatkowo no tutaj poruszamy się po dworcu. Sam dworzec
jest naprawdę fajnie zrobione. Ale tak naprawdę dopiero gdy wyjdziemy na zewnątrz, grafika pokazuje, na co ją stać. Jest to zrobione naprawdę świetnie i tak jak już wspominałem wcześniej, gra jest optymalizowana bardzo dobrze i ciężko jej tutaj cokolwiek zarzucić. Oczywiście nie wspomniałem o kilku rzeczach, takich jak rozwój postaci. Jak najbardziej mamy tutaj podstawowe statystyki, które możemy rozwijać dzięki zbieraniu ergo, czy też dusz. Określenie dusza jakoś bardziej mi pasuje do Souls-like'u, więc możliwe, że będę naprzemiennie używał zarówno ergo, jak i dusze. Mamy oczywiście różne rodzaje broni, które też zadają różne obrażenia, które posiadają różną szybkość, więc mamy z czego wybierać. Oczywiście możemy też stworzyć różne buildy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść w siłę, w szybkość, w wytrzymałość i dostosować build naszej postaci pod to, jak lubimy grać, jaki styl gry preferujemy, czy silny, czy szybki, czy gdzieś coś pomiędzy. Oczywiście nowe lokacje, nowi przeciwnicy. Tutaj ten piesio mnie dość mocno zaskoczył, nie spodziewałem się go zupełnie. I słuchajcie, powtórzę to tak jak w każdym materiale z Game Passa. Jeżeli już opłacacie ten abonament za darmo, to dobra cena i naprawdę polecam spróbować Lies of P. Jeżeli chcecie się spróbować w Souls-like'ach, jeżeli nie graliście nigdy w Souls-like'i, jest to jak najbardziej dobry moment, żeby podejść do tego tytułu. Jeżeli jesteście starymi wyjadaczami Soulsów, a nie graliście jeszcze w ten tytuł, też uważam, że warto. Oglądałem naprawdę dużo recenzji Lies of P i znamienita większość ludzi, którzy mają jakieś pojęcie o Soulsach, wypowiada się na ten temat dość pozytywnie, na temat tej gry. No, ja również polecę, chociaż moje zdanie tutaj może nie jest jakoś bardzo znaczące, ponieważ jestem kompletnym laikiem, jeśli chodzi o Soulsy. To jednak Lies of P bardzo mi przypadł do gustu i z całą pewnością odkurzę pada i zaatakuję tą gierkę. Także ja wracam do gry, a wy się trzymajcie i bądźcie zdrowi. Na razie, cześć.